Te wyliczenia, które są wykonywane przez różnych naukowców, ekonomistów, one mogą być oparte na różnych modelach, ale tak naprawdę wszystkie mówią o tym, że koszt jest spory. Wszyscy musimy sobie zacząć zdawać sprawę z tego, że próby zatrzymania tych zmian pod hasłem, żeby dzisiaj nam rachunek za energię nie wzrósł o taki czy inny procent, mogą prowadzić do tego, że w konsekwencji ten sam rachunek za tę samą energię o kilkaset procent wzrośnie za 10 lat. Tak więc w odpowiedzialny sposób trzeba tę dyskusję zacząć już teraz. Poza tym to jest kwestia potencjałów, różnych obszarów, w których tak naprawdę firmy mogą znaleźć możliwości wzrostowe i to są technologie niskoemisyjne, to są odnawialne źródła energii, to jest kwestia przetwarzania odpadów i odzyskiwania odpadów. Jest cała masa obszarów, w których można próbować rozwijać działalność gospodarczą.